Witam Państwa serdecznie w studio tu.pl. Tym razem w naszym programie skupiamy się na tym, kto, gdzie i za ile buduje na rynku mieszkaniowym w Łodzi. Moimi Państwa gościem jest pani Agata Sieracka, która w dniu dzisiejszym występuje w imieniu firmy Profbud. Dzień dobry. Dzień dobry. Firma Profbud jest obecna na łódzkim rynku, buduje w centrum miasta. Gdyby można było przybliżyć nam, jak długo jesteście Państwo tutaj w naszym mieście? Jesteśmy obecni od początku 2018 roku i budujemy niedaleko dworca fabrycznego, co osiedle Primo. Mm-hmm. Jaki jest łódzki rynek nieruchomości? Czy można powiedzieć, że w ostatnich latach rzeczywiście on się zdynamizował? Docierają do nas takie sygnały. Są analizy, które mówią, że tak. Jak to wygląda z Pani punktu widzenia? Jest to trochę tak, że Łódź była troszeczkę dalej poza innymi miastami w Polsce, więc teraz ten rozwój jest bardzo dynamiczny i dużo się bardzo dzieje. A jaki jest łódzki klient? Czego oczekuje, gdy zgłasza się do Państwa? Jakie są wymagania dziś? Nasz klient jest bardzo różny klient. Tak? To są osoby młode, poszukujące swojego pierwszego mieszkania. To są rodziny, które chcą mieszkać po prostu w centrum miasta, bo to się też troszeczkę zmienia. Tak? Do tej pory było tak, że ludzie uciekali z centrum, teraz wracają. I również są to osoby, które chcą zainwestować w jakiś sposób w nieruchomości. A czego poszukujemy? Na co zwracamy uwagę? Jakich mieszkań poszukujemy? Czy są bardziej kawalerki, apartamenty, mikroapartamenty? I tutaj to właśnie dokładnie pasuje do tego, co powiedziałam wcześniej, bo młodzi ludzie szukają małych dwupokojowych mieszkań, inwestorzy kawalerek, a rodziny mieszkań dużych 80-100 metrów. Czy pojawiają się jakieś takie szczególne życzenia? Szczególne życzenia. Myślę, że tarasy, które oferujemy na dachach, są bardzo atrakcyjne i tego teraz ludzie oczekują również. Mhm. Patrząc na rynek nieruchomości w Łodzi, no, mówi się, zwiastuje coś takiego, że będą jednak podwyżki. Jak pani mogłaby się do tego odnieść? Ktoś, kto chce dziś zainwestować w mieszkanie, to jest najlepszy moment? Czy lepiej się wstrzymać, bo jednak no, może być taniej? Taniej na razie nie będzie, z tego co widzę. Podwyżki, te ceny są coraz wyższe. Teraz one idą do góry, idą troszeczkę u nas do góry, idą u innych deweloperów do góry. I jest to związane też z podwyżką cen podwykonawców, materiałów, wszystkiego. Także tutaj nie oczekiwałabym, że te ceny w najbliższym czasie spadną. Mm-hmm. Inwestycja, którą prowadzicie Państwo teraz, mam na myśli osiedle Primo, zlokalizowane w centrum Łodzi, w okolicy dworca fabrycznego, to bardzo atrakcyjna lokalizacja. Proszę powiedzieć, w jaki sposób udaje się, bo myślę, że ta inwestycja jest jakąś próbą połączenia tego, co zastane, tej dawnej architektury Łodzi, z nowoczesnością. Patrząc na wizualizację, widzimy nowoczesne osiedle, w którym jednak te motywy łódzkie zostały uwzględnione. Tak, głównym motywem łódzkim, tak jak tutaj mamy w tle, jest cegła i część budynku jest pokryta właśnie klinkierem. A z drugiej strony też chcemy zachować mniej więcej, tak połączyć się z kamienicą, która jest obok, żeby to pewną ciągłość również stanowiło. Także da się połączyć nowoczesność z tym, co zastane. No i w ten sposób gdzieś ta architektura wpisuje się rzeczywiście w zabudowę nowego centrum Łodzi. Kto w sposób szczególny może być klientem tego osiedla? Przeczytałem na Państwa stronie, że jest to oferta skierowana do ludzi kreatywnych. Tak, jak najbardziej do kreatywnych. Samo posiadanie mieszkanie w samym centrum tak prężnie rozwijającego się miasta, jak obecnie jest Łódź, no to potrzeba jest ludzi kreatywnych. Tak? Jest wszędzie blisko, są teatry, restauracje. Także to jest taka jedna część z tego, co ja rozumiem jako ludzie kreatywni. My też staraliśmy się przyciągać. Mieliśmy mural na kamienicy, która jest obok. Teraz ten mural będzie w klatkach schodowych. Także staramy się to właśnie tak połączyć. Chciałbym również zapytać o to, kto jest klientem najczęściej, jeżeli chodzi o osiedle Primo. Osoby zgłaszające się do Państwa to bardziej przeważa grupa, nie wiem, singli, czy to są rodziny, czy to są ludzie, którzy znajdują zatrudnienie w okolicznych korporacjach, które również w obrębie centrum wyrastają nam biurowce, czy może są to inwestorzy, którzy traktują te nieruchomości jako po prostu ulokowanie swojego kapitału?
Są to i single, są to młode małżeństwa, są to pary, są również inwestorzy i jest też sporo klientów zagranicznych, którzy się przeprowadzają do Łodzi i tutaj podejmują pracę. Czyli Łódź jest rzeczywiście dobrym miejscem na i lokowanie kapitału, i na życie. I również to centrum rzeczywiście zostaje odczarowane. To, o czym pani powiedziała, ludzie już nie uciekają z centrum, tylko wręcz przeciwnie, poszukują tutaj swojego miejsca do życia. No i wydaje się rzeczywiście, że to osiedle Primo może rzeczywiście być taką przestrzenią. Chciałbym zapytać również o ewentualne plany inwestycyjne na przyszłość w naszym mieście. Bardzo byśmy chcieli zostać w Łodzi i dalej budować. Szukamy ciekawych działek, ciekawych terenów i jeżeli takie się znajdą, to na pewno zostaniemy. Mhm. Czy to nadal byłyby osiedla, właśnie apartamentowce, kawalerki, mówiąc ogólnie bloki, czy również domy jednorodzinne? Na co Państwo stawiacie? Myślę, że to by były apartamentowce tego typu, jak jest osiedle Primo na chwilę obecną. Rozumiem. Serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Moim i Państwa gościem była pani Agata Sieracka, lider biura sprzedaży Primo, która w dniu dzisiejszym reprezentuje firmę Profbud. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję. A Państwa zapraszam do śledzenia naszych kolejnych odcinków.